Cześć kochani, z tej strony Selena. Nabrałam nowej energii po bykonie i mogę tworzyć znowu filmy, materiały i oczywiście planować dalej jeździć na konwenty. Zaczynam nową serię o blokadzie artystycznej, ponieważ jest to tak obszerny temat, że nie da się tego zawrzeć w jednym filmie, nawet gdyby miał trwać godzinę. Dlatego dostaje on też swój oddzielny kolor i jest to początek serii, na którą Was serdecznie zapraszam. Jeszcze zanim zacznę, zapraszam Was na moją grupę na Facebooku, którego link podam w opisie. Grupę tą założyłam już bardzo, bardzo dawno, odkąd założyłam fanpage Mangaki, ale jakoś tak nie miało to jakoś tak racji bytu, żeby cokolwiek z tym robić, tylko po prostu sobie jest. Zapraszam Was z tego względu serdecznie, ponieważ chciałabym się bardziej troszeczkę z Wami integrować, to Wy jesteście poniekąd moją inspiracją. Filmy są moimi pomysłami, ale bardzo się cieszę, jak Wy nadacie mi jakiś pomysł. A poza tym z czasem możecie mieć wpływ na jakieś filmy, materiały. Mogę Was w ankietach pytać, jakbyście chcieli, żeby się dana seria, powiedzmy, nazywała, albo o czym teraz zrobić film, lub czego na przykład nie robić, zrobić, powiedzmy. Chciałabym odżyć trochę tą grupę, dlatego Was na nią serdecznie zapraszam. Jak sobie radzić z blokadą artystyczną? Pomysł pierwszy. Porzućcie to, co robicie do tej pory. To jest taki fajny pomysł na to, co zrobić, kiedy mamy blokadę na coś, powiedzmy na rysowanie, bo to jest główny motyw przewodni tego kanału. Jeśli macie adbloka w rysowaniu, nie możecie rysować, bierzecie ten nieszczęsny ołówek i nic z nim nie robicie, co najwyżej wsadzić sobie do nosa. Nie wiecie, co zrobić. Chcecie rysować, ale no jakoś tak nie wychodzi wam. Albo siadacie przed tą nieszczęsną kartką i nie wiecie po prostu, co ma na tej kartce być. Może to być chwilowe, a może to być dłuższe. Mój pomysł na zrobienie sobie w tym przerwy jest właśnie w przypadku tego dłuższego. Ale nie tak zupełnie przerwę. Nasz wewnętrzny artysta jest jak dziecko. Ono jeśli nie ma zajęcia, to wiadomo, posuwa się do rzeczy destrukcyjnych. Dlatego zróbcie sobie przerwę w rysowaniu, ale zamieńcie to jakąś inną artystyczną rzeczą. Ja to kiedyś czytałam czy oglądałam, że to chyba nawet Einstein, kiedy nie miał tak zwanej weny do tworzenia, siadał, brał skrzypce i po prostu grał. Tak długo, aż chęć mu nie wróciła. Pamiętajcie, że o artbloku mówimy wtedy, kiedy pomimo tego, że mamy nawałnicę zajęć, to jednak są takie chwile, czasami na przykład wieczorami, że możemy jednak przysiąść i zająć się rzeczami, które chcemy, na przykład rysowaniem. Ale w przypadku, kiedy mamy ten wolny czas, ale nie poświęcamy go na rysowanie, tylko na przykład siadamy przed kompem, gramy w gry, albo idziemy oglądać telewizję, albo robimy wszystko inne, tylko nie rysowanie, pomimo że mamy tą przestrzeń, mamy te chwile, żeby po prostu rysować, jeśli tego bardzo chcemy, ale tego nie robimy. Ale to wy sami musicie ocenić, jak jest u was, tak naprawdę, tak serio, sami ze sobą, a nie na pokaz innym. Wracając do tematu, powiem wam, jak ja sobie radzę z blokadą artystyczną, jeśli chodzi o zastąpienie jednej czynności drugą. Kiedy ja nie rysuję, bo mam taką blokadę artystyczną, nie mam ochoty, albo nawet mam ochotę, ale nie wiem, co stworzyć na tym papierze, albo totalnie nic mi się nie podoba na tym papierze, po prostu cenzor na maksa zawładną moim umysłem. Ja po prostu robię rzeczy wtedy charakteryzatorskie. Jednym z moich takich pobocznych zawodów jest właśnie charakteryzacja. Mogę mówić, że to moja praca, ponieważ zdarzyło mi się dostać za to pieniądze. Za to, że poszłam na jakąś sesję, za to, że zrobiłam jakieś zlecenie i ucharakteryzowałam kogoś. Mój konik jest oczywiście horror. To najbardziej uwielbiam. Pokażę wam takie moje stare prace, które są naprawdę bardzo fajne. Które dzisiaj już pewnie wykonałabym inaczej, ale zawsze fajnie jest wspominać, fajnie się uczyć, od czego trzeba zacząć. W takim razie to jest taki mój sposób. Jeśli nie rysuję, to tworzę makijaże. Jeśli nie tworzę makijaży, nie charakteryzuję, to rysuję. A czasem jedno i drugie, ale to jest dozwolone. Innymi słowy, zastąpcie zajęcie waszemu wewnętrznemu dziecku, waszemu wewnętrznemu artyście, zajęcie po prostu coś, czym... Dajcie mu coś, czym mógłby się zająć, innymi słowy. Bo tak jak typowe dziecko, jeśli nie będzie miał zajęcia, pójdzie w destrukcję. Będzie wszystko niszczył, psuł i wszystko, co jesteście w stanie sobie wyobrazić. A jeśli waszego wewnętrznego artystę będziecie karmić artystycznymi zajęciami, już nieważne jakimi, nawet jeśli zajmiecie się za artystyczne gotowanie, to też jak najbardziej w to wchodzi, to wtedy on
nie będzie miał możliwości spania, nie będzie miał możliwości po prostu lenienia się, bo się do tego przyzwyczai i ta blokada artystyczna będzie trwała dużo dłużej, niżeli mogłaby trwać. Mówi się też, że jeśli długo nie rysujemy, to tracimy wprawę i musimy na nowo uczyć się pewnych rzeczy. Jest tak, pod warunkiem, jeśli pomiędzy rysowaniem w tej przerwie nic nie robimy artystycznego. Jeśli pracujemy dłońmi, już nieważne, czy malujemy na kartce, czy na twarzy, czy robimy jakieś rzeźby, czy no cokolwiek innego artystycznego, jeśli tego nie robimy, to faktycznie możemy poczuć, że wyszliśmy z wprawy. Ale jeśli zastąpicie rysowanie czymś innym artystycznym, gdzie są zaangażowane do tego ręce, to macie bardzo dużą szansę, że kiedy powrócicie do rysowania, nie odczujecie różnicy. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Zapraszam na inne moje media społecznościowe. Zapraszam przede wszystkim do kontaktu, ponieważ po to jest ten kanał, tak, żeby mieć kontakt z takimi fajnymi ludźmi jak wy. Jeśli stosowaliście już kiedyś ten sposób, proszę dajcie mi znać w komentarzu, co zastąpiliście czym i jak ogólnie to wyszło. A jeśli nie słyszałeś, nie słyszałaś o takiej metodzie, o takim sposobie, napisz co myślisz. Może akurat jesteś zainspirowany, zainspirowana, żeby do takiej sytuacji iść. Oraz dajcie znać, jak wy sobie jeszcze z artblokami radzicie na swój sposób. Zapodajcie mi pomysły na kolejne odcinki. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia na konwentach. Pa!